Na Woli, czy to linia Mysia, czy tu ulica Piwna, to wszystko jest, proszę Państwa, linia Mysia. To jest parafia, proszę Państwa, Marcina. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ona ma 600 lat. No jeszcze nie było Warszawy, proszę Państwa, bo mówimy, że 400 lat Warszawa będzie miała za jakiś czas, już praktycznie, może ma, bo mówi się dużo, 400 lat, ale miała początek na Pradze Południa, a tutaj nie mamy Pragi Południe, Praga Południa jest za nami, pokazywałyśmy tu w sąsiednim zdjęciu, w filmie jest Narodowy Stadion Wisła i Kolumna Zygmunta, ta stara pokazana. Proszę Państwa, no Kolumna Zygmunta to tu jest, ale jest straszne słońce, nie będę pod słońce nic pokazywać. Radio Conchita, jak jest mróz, to zawsze jest słońce, prawda? W Polsce, a słońce. Także proszę Państwa, niedźwiedzie na niedźwiedzie, na niedźwiedzie, jedź na niedźwiedzie do Ameryki, Białystok z Rechodupek, Warszawa. Jedź na białe, proszę Państwa, niedźwiedzie od 20 Rechodupek Stołecznego, Warszawa. No, czerwona Zośka tu chodziła, proszę Państwa, Warszawa ją znała, chociaż Zośka była z Zamościa. Nie była przecież z Angloameryki Białystoka i tu Angloameryka Białystok nie jest. Czerwona Zośka, jak chodziła, to cała Warszawa. Cześć Zośka. Mohery są strasznie, wiecie Państwo, bleble na języku. Ni cytaty, ni pisaty. Pisma Świętego nie znaty. Także nie wiem. Dziecko pewnie mądrzejsze od tych saduceuszy, od tych ich faryzeuszy, proszę Państwa, i nie wiem, czy to coś da Uniwersytet Warszawski, skoro oni czytają co innego, czego innego się uczą w katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy na katolickim, na KUL. Nie ma w programie Biblii, nie ma nic. Stare domy, wszystko stare i durne, mówi się, tak? Powinno być jak to u Indian, stary najmądrzejszy z całej wsi, tak? A tu nie ma, tu tylko jest papież, ale też przecież ten polski papież najmądrzejszy. No ale on nie żyje i mówią tak, że ten papież wszystko wie. Świadkowie Jehowy mówią, przecież papież wie, o co chodzi, on tylko gra. Natomiast katolicy tego powiedzieć nie mogą, bo może im nie wypada tak powiedzieć, ale u nas u Świadków Jehowy zawsze mówiono o papieżu, że papież już przyjął czerwoną książkę You can lay forever in paradise on it we włoskim szpitalu od włoskiego pacjenta, który był Świadkiem Jehowy i to zdjęcie ja na własne oczy widziałam, ale przecież musiałam oddać to zdjęcie. Ktoś mi po prostu pokazał. To mnie zatkało, że papież nachyla się i pobiera książkę. Przetłumaczę. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Także to, że on w tę duszę nieśmiertelną, te trójce arystotelesowskie wierzy, to wszystko on gra.